każdym razie mówili, że tak, Werpachowskiemu daj fajną dziewczynę i skrzynkę z lotylu, to weźmy skrzynkę z lotylu, bo przynajmniej kłopotu nie ma. Ja mam taką historię jeszcze z okresu okupacji. Proszę pana, hodowaliśmy króliki, no bo trzeba było coś jeść. Hodowaliśmy świniaka, mimo że nie wolno było. W każdym razie latem chodziłem, proszę pana, z wózkiem takim na kółkach od Maksyma. Ojciec kółka gdzieś dostał, zrobił mi wóz. I jeździłem, proszę pana, mlecze, nie mlecze, jakieś tam kaczany, na Ciemarszwi gdzieś tam. Gdzie się tylko dało, wie pan, tych królików 200 sztuk bywało. Każdy gdzie był i skórki, było mięsa. Proszę pana, gdzie? Obok ulica Wołodyjowskiego, wojskowa, koszary garnizonowe. Dziura w płocie, bo wybierali glinę. I jak wybrali glinę, to można było przez tę dziurę wleźć bez żadnych problemów na ten koszar. Duży teren, Sowietów nie ma. Niemcy jeszcze, można powiedzieć, nie zajęli. A mlecz do pasa, wózek, albo tylko worek, proszę pana, poszedłem tam, przy okazji po budynkach, a tam wszystkiego. Nadajniki, odbiorniki, plecaki, nie plecaki, proszę pana, to gdzie są? Jakieś części, jakieś klucze. Pamiętam, że znalazłem taki granat z 17 roku, wzór, taki butelka. Z takim uchwytem w rączce, metalowe, blaszany. W mlecz go wsadziłem. Jeszcze tam jakieś części, pamiętam, radiowe, powtykałem w ten mlecz. Raptem na pewno halt, co i szkop. Chyba podoficer. Ja się chciałem szarpnąć, a on się poklepał po kolbie. Podszedł, wziął mnie za ucho. Ja ten worek trzymam. Podprowadził mnie do tej dziury, my się chyba zastrzeli. Najpierw rzucił worek w tą dziurę, a później jak mi dał kopa, to ja uleciałem na drugą stronę z tym granatem, z tymi sześciami. Jakby zajął do worka, to nie wiem, jakby to się skończyło. Już człowiek zaczynał. W czasie okupacji niemieckiej razem ze mną mieszkał facet. Wiktor Borejko. Duże takie, drybla słupisko. On został aresztowany, proszę pana, gdyby wiedzieli, kim on jest, to on by nie wyszedł z obozu żywy. Bo to był szef Kedybu Białostockiego w czasie okupacji. Oficjalne jego nazwisko, Witalis Brzeski. W każdym razie spaliśmy w jednym pokoju, on wychodził rano do pracy, gdzieś szedł w kierunku boja. Wracał czasami wieczorami, czasami zaraz po obiedzie. Ja kiedyś przyszedłem wieczorem do pokoju, wchodziłem jak do swego, nie pukałem. On siedział na łóżku i czyścił pistolet. Szarpnął się, chciał schować, ale zaczęliśmy rozmawiać. Efekt taki, znajdziesz gdzieś jakąś amunicję, schowaj. To może się przydać. Zabezpiecz. Dużo trzeba Gubierzowi? 15 lat? Mniej nawet jeszcze miałem. Jak mnie aresztowano. Proszę pana, dosyć, że okupacja już się, można powiedzieć, skończyła. Weszli sobie i tej broni było od groma i trochę. Ja skończyłem podstawówkę w tajnym nauczaniu i zaraz po wojnie zostałem przypisany do ogólniaka, do Zygmunta Augusta. Dostałem już zawiadomienie. Rodzice postanowili, że ogólne wykształcenie to jest guzik, no i zapisali mnie do mechanika. I zaczęliśmy tego mechanika, można powiedzieć, od podstaw robić, bo przecież nie było nic, to wypalone, poniszczone. Miałem w klasie kolegę, którego wujek pracował w Urzędzie Bezpieczeństwa, Jerzy Bubeczko.
Kiedyś nas pogonił nauczyciel gimnastyki z boiska, nie mieliśmy spodenek, nie mieliśmy strojów. Wypędził nas. Poszliśmy do klasy, chyba we trzech. Jurek siedział przy katedrze, coś tam miętosił, raptem wystrzał, proszę pana. A miał w kieszeni rewolwer z krótką lufą, jakiś taki gruby kaliber. Chyba jakiś amerykański. Skąd on go miał, nie wiem. Nabój poszedł, proszę pana, przez podłogę, w stołówce na dole, w piwnicy, pod szkołą, przez stół i w podłogę. Dziura taka, że można było palec wsadzić. Ten Jurek Bobeczko ostrzegł naszego pana dyrektora, inżyniera Wolfkę, że w dniu jutrzejszym będzie nalot na szkołę, będą szukać broni, nielegalnych rzeczy po szafkach szkolnych. Po szufladach w warsztacie będą szukać. Proszę pana, na dwa koce nazbierali różnych samopalów, czortów, diabłów. Na terenie boiska szkolnego była studnia. Proszę pana, do tej studni wszystko wpieprzyli. Rzeczywiście był nalot. Cała szkoła była, proszę pana, na podwórku z dyrektorem, z facetami. Szło się, odgrawa się swoją szafkę, oglądali. Następne, nie znaleźli nic. Szkoła czysta. Skąd u młodego Jarosława pasja do broni? Mawiają, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Dziadek Aleksander Werpachowski walczył w wojnie japońskiej. Wrócił z niej z pistoletem i karabinem. Pracował jako cieśla w pierwszym magistracie Wolnego Białegostoku. Z kolei ojciec, Wincenty, był intendentem w fabryce produkującej sprzęt dla wojska, nomen omen przy Artyleryjskiej ulicy. W domu miał też pistolet, choć był to straszak. Chłopcu dużo trzeba. Zawsze do wojska ciągnęło, do broni. A to łuki, a to strzały, a to windzian. A że tego uzbrojenia było od groma i trochę, proszę pana, wszędzie, pełno. W szkole, naprzeciw willi Beckera, komenda Hufca, ta willa. Przed wojną to była jedynka. Szkoła podstawowa. W każdym razie tam była niemiecka żandarmeria w czasie okupacji i tam, proszę pana, w piwnicach kupę papierów jakichś pozostawianych, różności tam. W piwnicach tej szkoły, proszę pana, znalazłem skrzynkę, pudło, fabryka amunicji, pocisk Radom do Bertiera, 8 mm. Piękne takie mosiężne, proszę pana. 8 mm kaliber, pociski z tombaku, pełne. Całe pudło. W paczkach, proszę pana, po 25 sztuk z ludzkami ta amunicja. Jak ja ją przeniosłem przez całe miasto, żeby żaden Sowiet nie zatrzymał, bo to już Sowieci zajęli, jak buszowałem tam po tych budynkach. Nie wiem, w każdym razie już jedno jest, proszę pana. Z garnizonu, to jest ulica Waszyngtona, idzie dalej, przecina Curie-Skłodowską, ale to już jest ten róg ze szpitalami. I po drugiej stronie jest taka willa na rogu stoi. Tam za Niemców było, proszę pana, archiwum Wehrmachtu. Marsz był z flagą, ze swastyką, tam stał warzownik na okrągło. Proszę pana, jak się Niemcy wynieśli, tam też. Granaty, proszę pana, amerykańskie. W każdym razie bez zapalników, najprawdopodobniej ze zrzutów. Tych granatów było chyba z 5-6. O, były i karabiny. Wszaka jest wolność. Dosyć, że proszę pana, ja tego gawrana zbierałem od groma i trochę. Niemieckich granatów, tu można powiedzieć, przy wjeździe do szpitala Świętego Rocha, do chirurgii, znalazłem walizkę niemieckich granatów, też bez zapalników, bez plonek, ale kompletne. Efekt był taki, że na ogrodzie był wykopany schron, taki winkiel. Ściany były z desek, ławeczki, jedno wejście, przykryte ziemne. Odsunąłem te deski, wykopałem taką niszę w ścianie, podłogi nie było, tylko piasek.
rozsypałem, śladu nie było i tam, proszę pana, trzymałem amunicję. Znalazłem karabin Beltier przedwojenny polski. Właśnie do tej amunicji. Trochę przerdzewiały, ale do dzisiaj to byłoby cacko. Okaz muzealny. Piękny. Oczywiście w tej piwnicy, w tym schronie zdążyłem go przestrzelić. Najpierw przywiązałem, wie pan, do ścianki i sznurkiem zza zakrętu, bo może rozerwie, ale nie rozerwało. Później już normalnie z ręki. A jeszcze oprócz tego u Kobryńskich był taki, proszę pana, młody chłopak, chyba starszy szeregowy, Waśka pamiętam. Czy on był amunicyjnym? W każdym razie on na płocie rozwiesił dwie taśmy, takie po 50 sztuk, niemieckiego MG. A MG, jak wyjeżdżali już, front poszedł dalej, na Zamrów. Jechali za frontem. Proszę pana, MG wyrzucił do studni Kobryńskich. A mieć dużo trzeba było. Kotwiczka i karabin maszynowy jest mój. Wyczyściłem, wypucowałem. Gdzie go trzymać? Tam w tej piwnicy? Nie. Ten, proszę pana, Berciel też nie. To gdzie? W rękawy w futra rodziców w szafie. To jeszcze ciepło. Jarosław Werpachowski urodził się w 1928 roku. Podczas wojny był zwykłym nastolatkiem. W 1939 roku do Białegostoku wkroczyły wojska niemieckie, a wkrótce po nich sowieckie. I wówczas zaczęła się jego kolekcjonerska pasja. Broń polską, niemiecką i radziecką gromadził i ukrywał do wyzwolenia miasta w 1944 roku. Ile tej broni nazbierał? Proszę pana, no były te trzy skrzynki amunicji. Dwa karabiny, Berciel i maszynówka, mało, skrzynka granatów, dwie skrzynki z nabojami, jedna tych polskich, druga niemieckich. Te taśmy z płotu zostały na plocie, pojechali, taśmy zostawili niemieckie, to już mam amunicję do MG. Jeszcze pamiętam, wymieniałem na wybuchowe, bo tam były trzy rodzaje tych amunicji, to więcej wybuchowych dawałem, bo to lepszy efekt, jak się strzelało.